Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech i dzisiaj chcę Wam pokazać ten oto wypasiony gamingowy mikrofon Asus Rock Strix Magnus. Jeżeli ktoś zgadnie, co on mi przypomina, to mi napiszcie w komentarzach, a na końcu ja Wam powiem. Ale generalnie dzisiaj nie o porównaniach, tylko o samym mikrofonie. Nie jest tani, ale zobaczymy, czy jest warty swojej ceny. Oprócz mikrofonu, który przyjeżdża do nas w takim kolorowym opakowaniu gamingowym, jak przystało na serię Rock Strix, dostajemy mikrofon, który jest opakowany w taki właśnie hard case. Twarde opakowanie do podróżowania razem z nami, zabezpieczające mikrofon przed uszkodzeniem. Dostajemy kartę gwarancyjną i ładną, kolorową Instrukcje moi drodzy w kilkunastu językach, co jest na mikrofonie, jak tego używać, mniej więcej i generalnie tyle. W samym caseie mamy kabel USB, dosyć gruby kabel USB, jest to kabel USB 3.0 o długości 150 cm w materiałowym oplocie. Jest on niestety dosyć sztywny, także może być problem z układaniem się tego kabla na naszym stanowisku pracy. I dostajemy oczywiście antyprespirant Old Spice'a. W sensie mikrofon Magnusa. No nie ukrywam, że to było moje pierwsze skojarzenie, jak zobaczyłem ten mikrofon. Pomimo tego, że wygląda jak Old Spice, jest mikrofonem pojemnościowym, a de facto ma w sobie zaimplementowane trzy małe 14mm mikrofony pojemnościowe. Posiada wbudowaną technologię redukcji szumów ENC i oczywiście nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB, które możemy sterować za pomocą Asus Aura. Pod warunkiem, że mamy na przykład płytę bądź też inny komponent AsUSA wspierający tą technologię RGB. Rozdzielmy go troszkę, bo muszę Wam pokazać, co on ma na sobie. Bo generalnie tym mikrofonem steruje się tylko i wyłącznie za pomocą przycisków i pokręteł, które producent umieścił na samym mikrofonie. Mamy tutaj również wbudowane wejście AUX Port, dzięki któremu możemy podłączyć jakiekolwiek zewnętrzne urządzenie muzyczne do Magnusa i za jego pomocą też nagrywać albo podkład muzyczny, albo po prostu zgrywać dźwięk do naszego komputera. Jest to mini jack tutaj z przodu umieszczony. Mamy też regulację czułości mikrofonu oczywiście w, w formie potencjometru. I też z drugiej strony mamy możliwość regulacji głośności naszych słuchawek, które są wpinane też bezpośrednio tutaj do mikrofonu, przez co mamy od razu odsłuch i wiemy, czy mówimy za głośno, za cicho i możemy to w locie skorygować. Z lewej strony również jest przycisk mute do wyciszania mikrofonu, podświetla się na czerwono w momencie jak mikrofon jest wyciszony i przycisk wyłączenia podświetlenia RGB, co uważam za bardzo dobry pomysł. Natomiast z prawej strony yy, mamy tak Trzy tryby pracy mikrofonu. Mikrofon może pracować w trybie kardioidalnym, może też pracować w trybie stereo i też może pracować w trybie ENC, czyli w trybie redukcji szumów otoczenia. Podobno po włączeniu tego trybu nie nagrywa klikania naszej klawiatury i też naszej myszki. Jest przeznaczony głównie dla streamerów, którzy streamują gry, bądź też robią jakieś podcasty na Twitchu, na YouTubie i na innych serwisach, które to umożliwiają. Taką właśnie grupę docelową odbiorców określił Asus dla tego Old Magnusa. Bo z tej strony jest przód mikrofonu, tak w ogóle, a z tej strony jest tył mikrofonu i podświetlane jest logo tutaj ROGA oraz te tutaj takie wstawki, które też nam się świecą. A propos świecenia, można pracować w czterech trybach, które zmieniamy wyłącznikiem RGB. Klikając go po kolei, możemy przejść w tryb oddychania, w tryb statyczny. W tryb zmiany kolorów i w tryb rytmu muzyki. Mikrofon podłączamy do naszego komputera za pomocą portu USB 3.0. Na końcu kabla z jednej strony mamy taką dziwnie wyprofilowaną wtyczkę USB 3.0, którą wsuwamy tutaj. Jest to fajny pomysł, i przez przypadek ten kabel nam się przez to właśnie nie wypnie. Z drugiej strony mikrofonu. Mamy port USB 2.0, jest to hub, do niego możemy podłączyć cokolwiek nam się podoba, pod warunkiem, że mikrofon podłączymy do portu USB 3.0 w komputerze. Jeżeli mikrofon podłączymy do portu USB 2.0 w komputerze, mikrofon oczywiście będzie działać, natomiast tracimy funkcjonalność huba USB 2.0 w samym mikrofonie. Pasmo przenoszenia tego mikrofonu to jest od 20 do 20 tysięcy herców, a czułość około minus 35 dB. Co do wyglądu moi drodzy, może się podobać, można go lubić albo można go nienawidzić. Wszystko zależy od gustów, a o gustach się nie dyskutuje. Dla mnie osobiście jest zbyt kosmiczny, zbyt bardzo designerski, ale oczywiście szanuję osoby, którym się ten mikrofon będzie podobał. Tak jak mówię. Tylko i wyłącznie rzecz gustu. Z czego jest wykonany? Srebrna aluminiowa osłona, którą tutaj widzicie, okala cały mikrofon, a w środku mamy plastik imitujący skórę. Natomiast sama góra, oczywiście siatka przykrywająca trzy mikrofony 14mm, jest wykonana z metalu. Pod spodem znajduje się też wstępny pop-filtr, więc nie ma raczej potrzeby, chyba że ktoś bardzo pluje do mikrofonu i mówi z bardzo wyraźnie, nie, ma, nie będzie raczej potrzeby używania dodatkowego pop-filtra Od spodu producent zaopatrzył ten mikrofon w dwa gumowe antyślizgi, przez co jest szansa, że nie będzie się on nam ślizgał po naszym biurku, oczywiście wszystko zależy od tego z czego jest wykonane. Wiemy jak wygląda, wiemy jakie ma funkcje, wiemy co można z nim zrobić, albo się ogolić, albo użyć jako antyprespirantu. Teraz przejdźmy do testów. Porównam ten mikrofon z moim mikrofonem Ryzen Siren. Zobaczycie, jak brzmi jeden i jak brzmi drugi. Sprawdzimy również oczywiście wszystkie trzy tryby pracy mikrofonu Asus Magnus Rock Stix, żebyście mieli pojęcie, jak on pracuje i jak brzmi mój głos w każdym z tych trzech trybów. Test mikrofonu w trybie kardioidalnym, odległość od mikrofonu około 30 cm. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Test mikrofonu Magnus w trybie stereo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Test mikrofonu Magnus w trybie redukcji zakłóceń. Posłuchajmy ciszy. Raz, 2, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A teraz będę pisał na klawiaturze. Podobno ma wyciszyć te odgłos. Klikiem myszką. A teraz dla porównania test mikrofonu Ryzen Siren. No mojego mikrofonu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chwila ciszy. A tak brzmi mikrofon Ryzen Siren przy mm, wykorzystaniu mojego oprogramowania Reaper do odszumiania. Posłuchajcie ciszy. Tak to mniej więcej wygląda z opakowaniem. Oczywiście to opakowanie troszeczkę zmienia barwę naszego głosu, ale myślę, że i tak generalnie jest całkiem przyzwoicie. Kilka słów po testach, które wygnałem i których część słyszeliście przed chwilą w kilku nagraniach. Zacznę może od plusów. Naprawdę bardzo dobra jakość nagrań. Streamerzy będą zadowoleni, bo naprawdę mikrofon nagrywa nasz głos z pełnymi detalami, z pełną barwą brzmienia. Nie obcina naszej barwy, nie zmienia tonów niskich i wysokich naszego głosu, także jak najbardziej pozytyw. Troszeczkę gorzej sprawa się ma przy włączonym filtrze odczumiania. Ten głos jest troszeczkę zniekształcony, natomiast pomaga ten filtr faktycznie w usuwaniu tła. Szumów tła, natomiast nie na tyle jak reklamuje to Asus. Według Asusa mikrofon stojący przed klawiaturą, załóżmy, że tu jest klawiatura, powinien wszystkie odgłosy, które są za mikrofonem wycinać przy, przy włączonym trybie odszumiania. Czyli nie powinno być słychać naszej klawiatury e, ani też klikania myszką. Niestety nie spełnia tego zadania. Owszem, szumy wentylatorów komputera redukuje, redukuje również szumy głośnych sąsiadów naokoło, natomiast szumy klikania, uderzenia w klawiaturę klikania myszką nie redukuje. Mówiąc dalej o redukcji szumów, w momencie gdy mamy ustawioną wysoką czułość mikrofonu nie ma z tym jeszcze problemów i nasz głos jest rejestrowany poprawnie. Natomiast jeżeli Ustawimy troszkę niżej tą czułość mikrofonu. Redukcja szumów potrafi zjeść początki i końce naszych zdań. Zanim zaskoczy, że zaczynamy coś mówić, to niestety jedna, dwie sylaby z początkowego wyrazu naszego zdania i końcowego są obcięte. Więc pamiętajcie, używając go, że trzeba troszeczkę podkręcić czułość tego mikrofonu. I drugi taki minus przy używaniu tego filtra. Robi się nam małe echo w odsłuchu, przez to, że sygnał z mikrofonu jest obrabiany przez elektronikę, odszumiany i dopiero puszczany na nasze wyjście odsłuchu słuchawki, przez co mamy lekkie opóźnienie, i jeszcze niestety jeden minus. Kabel jest dosyć twardy, dosyć sztywny, i naprawdę źle układa się. Już nie mówiąc o ramieniu mikrofonu, ale na naszym biurku, jeżeli byśmy się zdecydowali postawić tak, ten właśnie mikrofon i tak go używać. I jest za krótki, po której to jest zdecydowanie za krótko, żeby sięgnąć sprzed naszej klawiatury przez biurko do naszego komputera, który na przykład mamy pod biurkiem. Zdecydowanie ta odległość jest zbyt mała i trzeba będzie zaopatrzyć się prawdopodobnie albo w przedłużacz, albo w zdecydowanie dłuższy kabel. Ja bym stawiał na przedłużacz, ponieważ z jednej strony tej wtyczki, tego kabla, jest ta specjalna wtyczka, taka wyprofilowana Asusa, więc raczej tutaj przedłużacz i też pamiętajcie dobrej jakości, bo każda przedłużka to jest strata jakości sygnału. I chyba największy minus tego mikrofonu według mnie to jego cena. Prawie 1000 złotych. W tym budżecie, zostawiając sobie w kieszeni ponad 300 zł, możemy mieć mm, mikrofon e, Ryzen Siren. Bądź też zostawiając ponad 400 zł, możemy mieć Blue Yeti. E, obydwa bardzo dobre mikrofony, natomiast tutaj wydaje mi się, że troszeczkę więcej płacimy za design tego mikrofonu, za jego gamerskość, ponieważ jest przeznaczony dla streamerów i faktycznie. Wieszając go gdzieś w obiektywie z rogu, w rogu kamery, tak żeby podczas streamowania był uchwycony też mikrofon, może ściągać dodatkową uwagę na kanał streamera. Tak mnie się to przynajmniej wydaje. Chociaż, tak jak mówię, wygląd to rzecz gustu moi drodzy. Ode mnie to tyle. Dostałby ten mikrofon naprawdę moją rekomendację za jakość, dźwięku. Niestety, cena tego mikrofonu skutecznie nie pozwala mi ją przyznać. Jeżeli filmik się podobał, dajcie kciuki w górę. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie mój kanał i jak zwykle do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, wideoblog Tech razem z Spice'em.